To już czwarty plebiscyt sportu gminy Kobierzyce. Ponad 1000 mieszkańców oddało swój głos na ulubieńców sportowych. Wśród laureatów nie zabrakło oczywiście piłkarek KPR-u Kobierzyce, ale pojawili się także młodzi zawodnicy karate, koszykówki i pływania. Jestem dumny z tego, że tylu sportowców u nas ćwiczy w różnych dyscyplinach. Jak widzieliśmy, 12 dyscyplin, różnych dyscyplin sportowych. Kto by myślał, że sumo, karate, prawda, u nas jest tak popularne, a jest faktycznie. Jestem dumny, że osiągają tak fantastyczne wyniki. Przecież tutaj są mistrzowie Europy, mistrzowie Polski, wielokrotni medaliści. Naprawdę, i do mnie należy stworzenie warunków do uprawiania sportu. Cieszy nas bardzo to, że dyscypliny, właśnie nie tylko piłka ręczna, która jest absolutnie numerem jeden u nas w gminie Kobierzyce pod kątem i popularności, i mediów, i sukcesów sportowych, drużynowych, ale też dyscypliny indywidualne właśnie jak pływanie, które jako drużyna z roku gminy Kobierzyce 2022 po raz drugi wygrywa ten plebiscyt. To jest fantastyczne. Także i pływanie, i karate, i judo, i sumo. Drużyną roku po raz drugi z rzędu zostali Swimmers Ślęza. Tytuł młodzieżowego sportowca roku trafił w ręce pływaka Mateusza Cibera. Stawkę zamknęło karate. Drugi raz plebiscyt zwyciężyła Oliwia Kurządkowska i w kategorii trener roku Dariusz Kwiecień. Zdobyliśmy dwa już złote medale. To wyjątek, może nie wyjątek, ale wyjątkowa dla mnie jakby nagroda. Wicemistrzostwo Europy, no i najlepsza zawodniczka. No, w Polsce, w Europie. Mało tego, Oliwia zdobyła dwa razy pod rząd Mistrzostwa Europy, gdzie w Polsce podobno tego nie było. Nie potwierdzę, ale tak podobno jest. Dla mnie to i dla gminy Kobierzyce to wielki sukces. Sukces Oliwii jest ogromny, mistrzyni Europy, natomiast Oliwia nie była jedyną mistrzynią Europy w gronie, bo mamy trójkę medalistów europejskich, także no, walczy na mistrzostwach Europy o sukcesy sportowe, ale też i walczyła o wyniki w plebiscycie sportu gminy Kobierzyce. Wśród wyróżnionych dyscyplin nie zabrakło koszykówki, za którą odpowiada Karol Jaśko. Nam zdradza, że w codziennej pracy najbardziej motywują postępy młodych zawodników. Oni się tak napędzają najbardziej, bo są wyznacznikiem naszej pracy. Od początku, kiedy dostajemy, od pierwszego treningu do ostatniego, widzimy rozwój, widzimy progres tych młodych ludzi, więc oni są napędem do tego, żebyśmy my też jako trenerzy stawali się lepsi. Jestem zaszczycony, że mogę być w trójce najlepszych trenerów w naszej gminie wśród tak utytułowanych szkoleniowców, więc to na pewno dla mnie ogromny zaszczyt. Cieszę się niezmiernie, że czwarty rok z rzędu jestem na podium, bo to docenienie pracy i tak naprawdę osób, które śledzą nasz sport, to super sprawa. Trener roku także potwierdza, że to najmłodsi dają najwięcej satysfakcji. Oczywiście, że najmłodsi, ich uśmiech tutaj na pokazie było widać. Oni są za mnie strasznie chodzą za mną, oczekują ode mnie takiego tatusiowania. To jest najmilszy. To medal, o medalu się zapomina. Na drugi rok zdobywa ktoś inny, ale te dzieci pamiętają do końca życia. Przy okazji plebiscytu wójt także wręczył stypendia sportowe, w tym roku 39. Niech ten młody człowiek, mały i większy i dorosły, zostawi komputer, zostawi tą komórkę, niech tam nie pyka sobie tych różnych gier, niech wyjdzie na boisko, niech pojeździ rowerem, niech korzysta z tego życia, naprawdę. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.